W Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej Zofii Rydet „Idę dobrą drogą”. Zmarła w 1997 roku fotografka była jedną z najwybitniejszych przedstawicielek tej dziedziny sztuki w Polsce. Fotografie Zofii Rydet trafiły do Leszna po raz pierwszy w czerwcu 1979 roku. Były to zdjęcia ze zbioru „Mały człowiek”, który również tym razem zagościł w murach Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych. Od kilku lat MBWA starało się o to, by prace fotografki ponownie zaprezentować w galerii. Udało się z pomocą dofinansowania. Zofia Rydet to fenomen polskiej i światowej fotografii. Zachwyca kolejne pokolenia osób fascynujących się fotografią, tą dziedziną sztuki. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych 40 lat temu, kawał czasu temu, prezentowało twórczość w bardzo wąskim wycinku Zofii Rydet i uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby w pełnej krasie, w szerokim możliwym zakresie zaprezentować jej twórczość. Stąd też nasze działania aplikowaliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do programu Sztuki Wizualne. Napisaliśmy wniosek, który znalazł uznanie w oczach ministerstwa. Za program odpowiada Warszawska Zachęta, więc tym bardziej jest nam miło, że udało się znaleźć w dosyć wąskim gronie instytucji, które otrzymały dofinansowanie. Wkład własny zapewniło miasto Leszno, co nas ogromnie cieszy. Wystawa jest objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Leszno Łukasza Borowiaka. Szereg działań, które dzięki temu dofinansowaniu możemy zrealizować, spowoduje, że ten projekt nie zaczyna się i nie kończy tylko na dzisiejszym wernisażu, ale przez cały okres wystawy będzie trwać. Zachęcam mieszkańców Lesznej nie tylko do odwiedzenia galerii do 27 listopada. Będziemy mieć spotkania autorskie, konkurs fotograficzny, warsztaty, szereg różnych działań, niezwykłe wydawnictwo towarzyszy wystawie, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i myślę, że w tym szczególnym czasie, najbliższego półtora miesiąca, szczególnie warto być z Galerią Leszczyńskiego MBW. Zofia Rydet zajęła się fotografią stosunkowo późno. Urodzona w 1911 roku artystka pierwsze próby fotograficzne podjęła w 1938 roku, ale dopiero rok 1950 zapoczątkował jej aktywną działalność fotograficzną. Fotografowała aż do śmierci. Choć przemijanie było jednym z tematów jej prac, Zofia Rydet lękała się go tak samo jak tego, co po jej śmierci stanie się z jej twórczością. Mówiła: cały szereg osób uważa, że fotografia nie jest ważna. Wobec tego, jak ktoś umiera z fotografików, to się wszystko po nich wyrzuca. Dlatego ja bardzo jestem przewrażliwiona. Bardzo bym chciała kogoś uczulić ze swoich. Wciąż im mówię: pamiętajcie, że jak umrę, to będzie miało wartość. Nie wyrzucajcie tego wszystkiego. Zofia Rydet mogła jednak być spokojna. Niemal wszystkie jej fotografie są dziś zdigitalizowane. Zajmuje się tym Fundacja imienia Zofii Rydet, prowadzona przez daleką rodzinę fotografki, Marię Sokół-Augustyńską i Zofię Augustyńską Martyniak, a prace podzielone na cykle dostępne są w internecie. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy, jest pierwszą wystawą, która tak obszernie pokazuje i tak przekrojowo twórczość Zofii Rydet w tym tysiącleciu, bo ostatnia wystawa retrospektywna miała miejsce w 1999 roku i to była pierwsza wystawa pośmiertna, a dzisiaj będziemy mogli zobaczyć po raz kolejny tak wiele cykli na raz. Wielowątkowość prac Zofii Rydet sprawiła, że wybór tematów przewodnich nie był prosty. Ostatecznie wystawa skupiła się na trzech wątkach: drogi, przemijania i kontrastu. Kuratorską opiekę nad wystawą objęły Sylwia Herbert-Hoja i Marta Ginter, na co dzień pracujące w Leszczyńskim Biurze Wystaw Artystycznych. Bardzo się cieszymy, że to, co możemy dzisiaj Państwu pokazać, właściwie spełniło nasze marzenia względem tej wystawy. Cieszymy się, że dużo nie odbiegło od tego rzeczywiście, co sobie wymarzyłyśmy, a nawet może jest troszeczkę lepiej. Poza motywami drogi i przemijania, Zofia Rydet zajmowała się tematyką starości i samotności, dzieci, przemian, uczuciowości, a także obsesjami. Pracowała również nad fotomontażem. Od 1978 roku fotografka pracowała nad swoim największym cyklem, obejmującym kilkadziesiąt tysięcy negatywów, zapisem socjologicznym. Fotografie utrwaliły przemijający tradycyjny obraz polskiej wsi, Suwalszczyzny, Podhala, Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny i Śląska. Wystawa, której towarzyszy także obszerne wydawnictwo, będzie dostępna do 27 listopada w Galerii MBWA przy ulicy Leszczyńskich 5. Informacje o wydarzeniach towarzyszących znaleźć można zarówno na Facebooku, jak i na stronie internetowej galerii.